to 10 na 10. O, tak. Jest tu chyba z 20 typów makaronów. Naprawdę, wow. Kompletnie inaczej to jest zaserwowane. Witajcie kochani, kolejny odcinek. Dzisiaj wam pokażemy fajne miejsca, gdzieś zjeść dobry makaron i włoską kuchnię. Macie za mną właśnie Pasta Bar przy rynku głównym na Sławkowskiej. I co? No zjemy fajne rzeczy. To jest bardzo eleganckie miejsce. Jest bardzo duży wybór makaronów. Zobaczycie jak to wygląda, zapraszam do środka i lecimy z tym. Proszę Państwa, jak widzicie, tutaj właśnie mamy bardzo duże menu. Mamy tutaj bardzo dużo wyboru przystawek. Później są sałatki, 10 lub 20 rodzajów makaronów, ravioli, risotto, lasagna. No i są też dania głównie. Zamówimy sobie lasagne, carbonare i spaghetti sfritto di mare. Porcje zobaczycie jakie są, bo są naprawdę duże. 300 gramów lub 350 to jest oczywiście makaron z dodatkami, bo normalna porcja na osobę to jest zazwyczaj 100-150 gramów. Zobaczycie później i ocenimy to na żywo. Doszły nam właśnie nasze makarony. Tutaj właśnie mamy carbonara, jak widzicie tu jest właśnie guanciale. Tutaj właśnie mamy frutti di mare. No i mamy tu właśnie mięsną lasagne. Są też oczywiście opcje wegetariańskie, no ale wiemy dobrze, że najlepsza pasta jest zawsze z mięsem, więc teraz spróbujemy je i wam ocenimy jak to smakuje. Czuć bardzo dobrze ser, ten bekon, naprawdę sztos, jeden z najlepszych carbonary właśnie, które jadłem w Krakowie. 10 na 10, próbujemy następne, ale na razie skończymy to. Kochani, dostajemy taki właśnie talerz, to był właśnie takie małże, jak już są otwarte, można było je pozbierać i nie złamać zębów. No i sobie tutaj właśnie wybieramy i próbujemy jak nam smakuje. Tutaj mamy jeszcze cały sos, który tam pływa. Te spaghetti właśnie muszą być al dente, bardzo dobre. No i to jest to. Bardzo dobre, bardzo al dente. Polecam właśnie jeszcze bardziej wymieszać to. Pamiętajcie, że parmezanu się do tego nie używa. To zabije właśnie smak. Trzeba się delektować tymi pięknymi małżami. Dla mnie sztos, też 10 na 10. Zazwyczaj jest bardzo trudno zrobić właśnie ośmiornicę. Ta jest bardzo miękka, nie jest gumowata, bo zazwyczaj jest bardzo właśnie taka gumowa. Ale ta naprawdę jest mega, się rozpływa dosłownie w ustach. Tutaj właśnie mamy lasagne. Jest właśnie podawana z takim sosem pomidorowym i właśnie z parmigiano reggiano. Bo to ragu, czyli mięso, sos mięsny można to tak nazwać. Możemy sobie go posypać parmezanem najpierw. I no ja nie muszę sypać, bo już jest troszeczkę i sobie możemy go nawet tak maczać. Mięso mielone, tak dobrze zrobione, widać, że po prostu bardzo długo było robione je. Tyle, co nawet można poczuć, bo się tak bardzo dobrze rozpływa w buzi. Bardzo intensywny i bardzo, bardzo dobry, naprawdę. Trudno będzie wybrać, który makaron wygrywa, bo są inne, ale wow, naprawdę niebo w ręku. A więc, kochani, my już po, naprawdę jesteśmy pojedzeni. Trudno ocenić, który makaron był najlepszy, bo naprawdę każdy był inny. Mój ulubiony, ja sądzę, że właśnie był frutti di mare. Ta carbonara była bardzo intensywna, bardzo kleista. No trudno by było taką porcję całą zjeść na jedną osobę. My to na trójkę osób zjedliśmy. Ale bardzo, bardzo, bardzo polecamy jako wygląd, całe te porcje. Smaki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo intensywne i bardzo dobre, więc ja bym nawet powiedział 10 na 10, ale zobaczymy jeszcze inne restauracje, co nam pokażą, więc lecimy dalej. Kochani, jesteśmy teraz w makaroniarni. Fajna miejscówka przy Podgórzu, za Kładką Bernatką. Bardzo ładna uliczka, trochę taka ala włoska. Ładnie to wygląda z góry, jak się przechodzi właśnie. Możecie się domyśleć, robią właśnie makarony, tortellini, sałatki. My lecimy do środka i chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Patrząc na kartę, jest bardzo naprawdę duży wybór, nawet chyba większy niż w Pasta Barze. Jest tu chyba z 20 typów makaronów. My sobie wybraliśmy tagliatelle primavera, summer, zielony makaron tagliatelle serwowany z pesto bazyliowym, z białą mozzarellą, z pomidorkami koktajlowymi. No i amatriciana, czyli bardziej taki klasyk. Jest bardzo naprawdę gorąco, więc mam nadzieję, że te tagliatelle primavera, summer będą bardziej właśnie na zimno serwowane, przynajmniej tak jest napisane. No i spróbujemy, zobaczymy jak to podadzą, czy będzie dobre. Jako taki aperitif, ciepły chlebek, można sobie dolać właśnie oliwy, pieprz, ocet balsamiczny, robi się po prostu jeszcze chlebusiek, jak się po prostu czeka na jedzonko, można się podelektować właśnie chlebkiem.
Tak się właśnie prezentuje nasz makaron Primavera Summer. Są tutaj pomidory, mozzarella i orzechy. No i oczywiście trochę pesto. A jak smakuje, to teraz właśnie spróbuję. Powiem, że bardzo czuć właśnie pesto, jest to wyczuwalne. Jest to właśnie podane na zimno, bardzo smaczne, bardzo dobry makaron, zrobiony al dente. A właśnie tutaj mamy naszą amatyciane, którą właśnie zaraz spróbujemy. Porcja jest bardzo, bardzo duża. O, tak. Amatriciana charakteryzuje się tym, że jest dosyć pikantna, jest tutaj dużo boczku, jest zrobione na peperoncino włoskim. Zazwyczaj jest właśnie podawane ze spaghetti. No czuć, jest wyczuwalna ta pikantność. Bardzo smaczny, trudno powiedzieć, który jest lepszy, czy ten zielony makaron z pesto, czy z tym. To zależy od gustów, mi bardziej podchodzi właśnie amatriciana. Kochani, my już pojedzeni. Powiem, że ta matyciana naprawdę bardzo duża porcja. Pikantność była wyczuwalna. Na bank Włosi by się nie powstydzili takim makaronem w Rzymie. Chcieliśmy wziąć coś innego niż w pasta barze, żeby też pokazać, że jest coś innego. Naprawdę były bardzo dobre. Nie trzeba było długo czekać. Serwis był naprawdę dobry. Lecimy w następne miejsce, zobaczymy, co tam nam serwują. No i polecanko jak najbardziej. Do zobaczenia. Kochani, ostatnia lokalizacja to jest warsztat. Przyszliśmy tutaj, bo charakteryzuje się gigantycznymi porcjami. Jest to blisko Placu Nowego, są tutaj też dwie lokalizacje właśnie. Jedna jest troszeczkę dalej od Kazimierza. Charakteryzuje się też tym, że jest bardzo tłocznie w weekendy, jest dużo osób, więc dlatego otworzyli właśnie dwie lokalizacje. My jesteśmy tutaj blisko tego Placu Nowego, no i zapraszam do środka, zobaczymy, co nam podadzą. O warsztacie, kochani, możemy powiedzieć to, że to jest taka bardziej polsko-włoska restauracja. Kartę mają bardzo, bardzo dużą, ponad 20 rodzajów makaronów, są też risotta, lasagne. My sobie wybraliśmy spaghetti alla penucia i lasagne bolognese, ale właśnie robią też polskie jedzenia, pizzę też serwują, jakieś sałatki. No ale my przyszliśmy tutaj właśnie na włoskie i dostaniemy włoskie żarcie. No to kochani, tutaj mamy właśnie spaghetti alla penucia. Charakteryzują się tym, że są tam bardzo duże krewetki. Jest tutaj bardzo duża ilość tych krewetek. Makaron właśnie jest sosem pomidorowym z pomidorami. No i szczyptą seru. Jest tu naprawdę bardzo duża porcja, na bankie nie skończę. A tutaj z tej strony mamy właśnie tą lasagne bolognese. Jak widzieliście, chcieliśmy spróbować też, jak właśnie było w pasta barze. Kompletnie inaczej to jest zaserwowana lasagne, jest to naprawdę też kawał dużej tej lasagne. Spróbujemy, zobaczymy, która była lepsza. Będzie na bank bardzo, bardzo dobra. Jak zawsze bardzo dobrze smakuje. Nie byłem tutaj chyba z 3 miesiące. Zawsze mnie zadowala ten makaron. To jest mój faworyt w warsztacie. Polecam naprawdę bardzo. Kolejna lasagne. Lasagne już widać. Wypływa już mięsko. Spróbujmy. Bardzo, bardzo dobra. Jest czuć od razu ten sos pomidorowy, który jest bardzo dobry, intensywny. Wow. Czuć, że naprawdę bardzo długo się piekła. Sos, jeden z najlepszych, który mógłbym spróbować. Nie wiem, czy jest porównywalny do tego z pasta baru, bo to jest kompletnie inna też jakby koncepcja tej lasagne, bo ta jest duża, tam było mało tego sosu, można było sobie dodawać też sera, tu już jest roztopiony. No porcja naprawdę duża, mięso jak spróbowałem było naprawdę dobre. Jeszcze raz sobie spróbuję kawałek tutaj, gdzie jest ser. Czuć właśnie, że też chrupie, naprawdę wow. Ten sos jest nawet bardziej taki kwaśny i słodki. Tam za to w pasta barze był bardziej troszeczkę taki słony, a tutaj jakby ktoś chciał właśnie normalną taką lasagne, to też na bank się zachwyci. Kochani, szybkie podsumowanie. Porcje naprawdę bardzo duże. Ja nie zjadłem, bo jak możecie zobaczyć, mam tutaj jeszcze boksa. Chciałem powiedzieć tak, że jeżeli chcecie się wybrać do eleganckiego miejsca, gdzie będzie ładniej, ładnie będą porcje podane, troszeczkę więcej zapłacicie, to jest właśnie pasta bar. To jest bliżej rynku. Jeżeli się będziecie za to znajdywać przy Placu Nowym, gdzie są zapiekanki, Kazimierz, no to zapraszamy do właśnie takiej restauracji troszeczkę polsko-włoskiej, czyli warsztat. Tutaj na bank się najecie bardzo dużo za dobre pieniążki, można powiedzieć, bo makarony mniej więcej kosztują 30-35 zł. A jeżeli chcecie tylko pójść na właśnie makaron i jesteście w strefie też Kazimierza i Podgórza, no to musicie się wybrać do
makaroniarni. Możecie też napisać w komentarzu, co wam lepiej smakowało, gdzie byliście, co polecacie. Pójdziemy, sprawdzimy i zobaczymy. Do zobaczenia w następnym odcineczku.